Mam nadzieję, że się Państwu podobało. Mi bardzo. Ja bardzo dziękuję panu dyrektorowi, jego współpracownikom, a przede wszystkim bolkowieckiej młodzieży, naszej wspaniałej młodzieży, a szczególnie mojej partnerce Karolinie, za to, że pozwoliła, żebym miał jak najlepiej wypadł, myślę, że i wraz z moimi kolegami, abyśmy jak najlepiej wypadli w czasie dzisiejszego poloneza. Ja powiem szczerze, nie poradziłbym sobie bez Karoliny, nie wiem, państwa Rosta i pan przewodniczący, ale doskonała młodzież, wspaniałą mamy młodzież w Polkowicach. Nie tylko świetnie tańczy poloneza, ale jest w ogóle cudowna i gratuluję wszystkim pomysłów. Dziękuję Państwu, że byliście z nami, że nas dopingowaliśmy. Mam nadzieję, że będziemy co roku poloneza w rynku tańczyć. Jeszcze raz dziękuję. Jestem pełen tremy i emocji, które mnie trzymają. Ja chciałem powiedzieć tak, że tak jak pięknie tego poloneza wodziła młodzież zespołu szkół, te piękne, wspaniałe dziewczyny i również przystojni panowie, tak również myślę, jestem przekonany, że pięknie znacie naturę. Naprawdę ona będzie tak łatwa jak ten polonez z nami, nie martwcie się. A zupełnie już poważnie, to chciałem bardzo serdecznie podziękować za tą inicjatywę młodzieży i cieszę się, że tak jak powiedział to pan dyrektor, ten taniec i ten obyczaj wejdzie na stałe do historii naszego miasta, naszego powiatu i zawsze przed maturą będziemy mieli zaszczyt wodzić poloneza właśnie razem z wami, uczestniczyć w tym dla was jakże bardzo istotnym i wielkim przedsięwzięciu i wydarzeniu. Ale dlatego, że ono jest dla was tak wielkie, to my również je bardzo poważnie traktujemy i przeżywamy, może nawet i bardziej niż wy, bo dla nas jest to ogromne wyróżnienie, ogromny zaszczyt, ale i ogromna odpowiedzialność, żebyście na te 100 dni przed maturą byli do tej matury odpowiednio przygotowani, abyście ją zdawali w komfortowo wyposażonej szkole i doskonałych warunkach, o co dba pan burmistrz od wielu, wielu lat. I myślę, że jak połączymy wspólnie te siły, a jeszcze nad tym wszystkim czuwają cudowni rodzice, którzy tak licznie dzisiaj też tutaj przybyli na ten plac, to możemy być spokojni o przyszłość naszych pociech.